Dziękuję Wicę za bardzo ciąg. Rzeźby stalowe przedstawiające różne postacie są autorstwa pana Podleśnego, pana Czesława Podleśnego, artysty zakopiańsko-warszawskiego, no ale obecnie tworzącego, mieszkającego w Gdańsku. I pani Ady Majcińskiej, również działającej na Akademii w Gdańsku, no wybitnej rzeźbiarki. Bardzo bym prosił wszystkich, również Dominikę Japońską tutaj obecną, która pięknie sfotografowała, jest autorką tych fotografii, które tam możemy zobaczyć w tamtej części sali. Także ja bym bardzo prosił autorów, żeby powiedzieli parę słów o swoich dziełach. Bo ja o dziele Kuty już powiedziałem, tam jest jeszcze taki kącik kuciany historyczny. Dziękuję. Nazywam się Alona Japońska-Klimczak i jestem autorką tutaj zawieszonych obrazów. Te obrazy są dla mnie bardzo ważnym dziełem, bardzo ważnym sposobem na życie. Bez tego nie wyobrażam sobie w ogóle mojego istnienia. W tych obrazach charakterystyczne jest chyba, że Państwo widzą dwie rzeczy. Po pierwsze kolor, po drugie zwierzęta. Kolor jest, no, to jest to moja koncepcja na wyrażanie świata, że kolor musi być jasny, kolorowy, czysty, tak jak białe światło rozszczepione w tęczy. Inaczej się cały świat szarzeje, wszystko szarzeje, bardzo trudno wyrazić swoje myśli i uczucia, zwłaszcza te pozytywne. Jeśli chodzi o zwierzęta, to jest tak, że ja od urodzenia żyłam blisko zwierząt, znałam je, kochałam i miałam z nimi bardzo bliskie stosunki. I są to różne zwierzęta, ale te uczestniczą nawet w najważniejszych momentach świata, jak na przykład narodziny Pana Boga, nawet przy wielkanocnym cierpieniu tam siedzi kotek i kontempluje, co się dzieje. Zwierzęta są przy wszystkich jakby ważnych etapach mojego życia i może stworzenia. Jeśli chodzi o, no, najbardziej tutaj są eksponowane konie. Ja się urodziłam po prostu z taką jedną wielką pasją do koni i marzyłam o tym, żeby jeździć. No, były to dawne lata, trudno było znaleźć te konie. W końcu uparłam się, zaprowadziłam, mama mnie zaprowadziła na tor wyścigowy w Sopocie, bo ja mieszkałam w Gdańsku. No i tam weszłam na ten tor i szłam tak wzdłuż tego toru wyścigowego do stajni i widziałam ślady końskich kopyt i to było dla mnie tak jak wejście do takiej świątyni. No i w tej świątyni właściwie pozostaje do dzisiaj przy różnych zmiennych kolejach losu, różnych wzlotach i upadkach z tymi końmi dosłownych i przenośnych. No i w tej chwili jestem właścicielką trzech koni, co prawda z powodu, no, złej operacji biodra nie mogę jeździć, ale z tymi końmi ciągle jestem i ciągle nimi no, się opiekuję. Jeśli chodzi o zwierzęta, to chciałam w ogóle powiedzieć, że tutaj na tych obrazach przedstawiam nie zwierzęta może jako takie, ale taką apoteozę zwierząt. Takie po prostu pokazanie ich duchowości, ich bliskości z człowiekiem, ich tego, że są bardzo inteligentne. Może jest to inteligencja intuicyjna, ale jest często przewyższająca inteligencję ludzką. Dlatego namalowałam obraz Ostatnia Wieczerza. Jest to obraz, który nie ma za zadanie być jakimś obrazowym wobec religii
jestem osobą religijną, ale chodzi o to, że wydaje mi się, że człowiek za mało pamięta o tym, że zwierzęta też są dziećmi Boga i że Bóg także z nimi zawarł wierzę o miłości i że zawsze w swoich wypowiedziach na temat paszania owieczek mówił, jak się pasie, jak trzeba paszać te owieczki, jakim trzeba być dobrym dla nich. I ta przenośnia dotyczy nie tylko ludzi, ale także wszystkich zwierząt. Zapraszam do oglądania i dziękuję bardzo za przybycie.